tęczowa mama i córka uwielbiają brokat i jaskrawe kolory, a mroczna rodzina lubi czerń. Czy dogadają się ze sobą? Obejrzyj Lalilu, żeby się dowiedzieć. Jessie i jej córka Sue idą na spacer. Boba skopiuje wszystko, co robi jej mama. Gdy Jessie czesze włosy, Sue poprawia jej kucyki. Jej mama zakłada buty, a Sue też chce je ubrać. Nie zajdziesz daleko w takich wysokich obcasach. Proszę, załóż własne butki. Jessie wybiera torebkę. Wie, jak dobierać dodatki. Jej córka też się szykuje, ale chce zabrać swoją walizkę. O nie, to nie pasuje. Ale wtedy zauważa tęczowe wiaderko. To znacznie lepszy dodatek. I jak? Jesteś gotowa? Chodźmy do parku. Zrób wiaderko dla mrocznej lalki. Dodaj rączkę z drutu, pomaluj na czarno. Użyj tego elementu i wykałaczki do zrobienia niezłej łopatki. Czarny zestaw do zabaw w piasku na pewno uczyni mroczne dziecko szczęśliwym. Donna i jej córka Yumi też przyszły do parku. Dziecko zawsze bawi się w mrocznej części piaskownicy. O wiele fajniej jest bawić się ciemnym piaskiem. Ale i to w końcu się nudzi. Opiekuńcza mama postanawia zaskoczyć swą córkę prezentem. To pomoże dziewczynce zbudować z piasku co zechce. Tak lepiej! Zrób piaskownicę z tekturowego pudełka. Pomaluj jedną stronę na tęczowo. Zakryj drugą połowę połamanymi mieszadłami do kawy. Krople kleju stworzą mroczną atmosferę. To wygląda strasznie. Jest pokryte w rdzy i kurzu. Dookoła leżą gałązki i nawet pajęcze sieci. Spójrz na te straszne pająki. Tęczowa strona wygląda zupełnie inaczej. Kwiaty zakwitły, ściany są połyskujące i brokatowe. Ta część piaskownicy wygląda jak doniczka. Wsyp do środka piasek. By dzieciaki nie pomyliły się, podzielmy piaskownicę. Wsyp ciemny piasek dla mrocznej dziewczynki, a połówka Sue będzie wypełniona tęczowym piaskiem. Mroczna i tęczowa mama obie zabrały swoje córki do parku. Yumi jest bardzo aktywna i chce być we wszystkim najlepsza. Nie pozwala Sue bawić się na zjeżdżalni. Te dwie wcale się nie dogadują. Puszczanie się po kolei nie pomaga, jedna ciągle wpada w drogę drugiej. Dziewczynki obwiniają się nawzajem. O, musimy im pomóc. Mamy uspokoiły dzieciaki i zasugerowały, by pobawiły się w piaskownicy, gdzie każda dziewczynka ma swoje miejsce. Chyba zadziałało. Obie z nich uwielbiają się tu bawić. Ale wkrótce znowu zaczęły psocić. Mroczna dziewczynka jest cała w brokacie, a tęczowa w błocie. Zaczęło padać. Obie mamy wzięły córki do domu, by je wykąpać. Przemieńmy to pudełko po lodach w wannę. Najpierw rozświetl ją w ten sposób akrylową farbą i użyj gąbki do pomalowania jej na czarno. Ta wanna jest czarna jak noc. Dodaj piękne marmurkowe ozdoby. Dzięki nim wygląda jeszcze ładniej. Przyklej plastikowy talerzyk do kilku dekoracji. Dodaj go do wanny, pomaluj na czarno. Prysznic jest gotowy. Musimy dodać kurek. Możemy użyć drewnianych koralików do zrobienia stabilnych nóg. Kilka pająków pokryło wannę pajęczynami, ale mroczna rodzina lubi taką stylizację. Mama napełnia wannę. Jest wystarczająco piany i temperatura jest odpowiednia. Kochanie, pora na kąpiel! Wymyjemy cię! Wkrótce mama też postanawia wziąć kąpiel, ponieważ obie z nich złapał deszcz. Mają przy tym sporo frajdy. Przeróbmy drugi pojemnik na wannę dla tęczowej rodziny. Przyklej klocki Lego jako nóżki. Pokryj wannę farbą akrylową. Dodaj modeliny do nóg. Pomaluj wszystko na tęczowe kolory. Nałóż lakier do paznokci i posyp brokatem.
udekoruj ściany kwiatami. Możemy zrobić prysznic z tubki i kilku ozdób. Za kurkami jest prawdziwa tęcza. Zakręcanie i obracanie kryształów górskich sprawia sporo frajdy. Łazienka tęczowej rodziny jest tak czysta, aż lśni. Mama wlewa wodę do wanny, aż ta zaczyna wyglądać jak chmura. Teraz możemy wymyć nasze dziecko. Podoba ci się, Su? Jest ciepło! Wypełnij małą butelkę slajmem. To legendarny czarny żel do mycia. Dodaj pętelkę do puszystego pomponu. Dziecku spodobają się gąbki w kształcie pająków. W sklepach takich nie znajdziesz. Umieść stół blisko wanny. W ten sposób do mnie będzie łatwiej sięgnąć po żel. Yumi musi być cały czas doglądana. Już zaczęła rozrabiać. A jej mama nie ma nic przeciwko pluskaniu piany na jej córkę. W wodzie i wannie też można się pobawić. Po jakimś czasie Donna relaksuje się w wannie. Jessie uwielbia dbać o cerę. Zrób buteleczki z koralików. Przyklej etykietki z nazwami, żeby się nie pomylić. Mama wybiera jedną butelkę z pianą i drugą z żelem. Piana jest taka połyskująca. Jessie uwielbia zabawę nawet bardziej niż jej córka. Pokazuje jej, jak fajnie można bawić się pianą. Możesz też robić nowe fryzury. Wystarczy użyć wyobraźni. Mama i córka wzięły doskonałą kąpiel. Są zadowolone i czyste. Zróbmy zabawki do kąpieli dla mrocznej lalki Yumi. Kaczki? Nie ma mowy. Rekiny? Tak lepiej. Piankolina szybko przemieni się w ryby, a tu jest ich więcej. Już machają swoimi płetwami. Pomaluj rekiny farbą akrylową, narysuj oczy, pysk i ostre zęby. Ale nie martw się, uśmiechają się do nas. Mama, tata i syn wkrótce popływają w wannie. Donna wlewa wodę i dodaje ryby dla Yumi. Gdy mała je zauważa, przestaje marudzić i uspokaja się. Dziękuję, rekinki. Musimy zrobić tęczową stylizację dla Jessie i Su. Zrób opiętą sukienkę z rozciągliwego materiału. Ona naprawdę jej pasuje. Wytnij cienki pasek z tiulu. Użyj balonu jako elastycznej tasiemki. Zmierz talię i umieść elastyczną tasiemkę na nożyczkach. Złóż paski i przeciągnij w ten sposób. Używaj różnych kolorów tiulu. Po wykonaniu tych wszystkich kroków stworzyliśmy brokatowe tutu. Dodaj paski do ramion i piękny brokatowy element do ozdobienia dekoltu. Zawiąż satynową tasiemkę dookoła talii i zrób wielką kokardę. Udekoruj strój kryształami górskimi. Każdy zasługuje na błyszczenie się. Mama i córka ciężko pracowały nad wyborem odpowiednich strojów. Te suknie wyglądają świetnie. Mała Su nie może przestać się wpatrywać w tutu w lustrze. Mała, wyglądasz ślicznie, jak mój mały motylek. Jessie i Su ubrały się i ruszyły na spacer. Donna i Yumi też nie traciły czasu. Przygotowały strój dla obu z nich. Teraz obie mogą pokazać się światu. Wyjdź i pokaż nam. Wow, są piękne. Jak mroczne księżniczki. Gotowa? Pora na spacer po parku. Przetnij na kawałki mieszadła do kawy. Możesz zrobić z nich stabilną ławeczkę. Dodaj oparcie. Niech się nie kołysze. Dodaj też kawałki na stabilne nogi. Najpierw pomaluj je farbą, następnie pomaluj część na tęczowe kolory, a drugą na czarno. Po jednej stronie wyrosły ciemne kwiaty, mech na oparciu i pająki udekorowały ławeczkę pajęczynami. Druga strona jest zupełnie inna. Zobacz, jak mocno się różnią. Na takiej ławeczce każda z dziewczynek ma swoją stronę. Zobaczmy, czy to zbliży je do siebie.
Donna i Jessie szybko rozpoznają się. Zawsze wyróżniały się z tłumu. Jak sądzisz, czy to pomogło dziewczynkom? Zdecydowanie. Ciepła kąpiel czyni cuda. To prawda. Yumi nie może przestać opowiadać Su o jej nowym rekinie, a druga dziewczynka opisuje jej piankową kąpiel. Tak, udało się. Dziewczynki zaprzyjaźniły się. Polub ten filmik i zasubskrybuj Lalilu, żeby nie przegapić naszych nowych filmików.